Witam Was, kochane i kochani, bardzo, bardzo serdecznie. I nawet nie wiecie, jak ja się bardzo cieszę, że dzisiaj mogę dla Was nagrać nowy filmik. Niestety sąsiad sadysta terroryzuje cały blok i jego mieszkańców swoim remontem. I nie w remoncie oczywiście nie ma nic złego, jeżeli się człowiek w stanie jakoś z sąsiadami dogadać. Niestety sąsiad sadysta od momentu zakończenia ciszy nocnej, czyli od 6 rano do momentu jej rozpoczęcia, czyli do 22, sąsiad sadysta wali, puka, tupie, piętami, skacze. Ja nie wiem, co on robi, w każdym razie nagrać takiego filmu w takich warunkach, żeby Wam się miło słuchało, a żeby mnie po prostu krew nie zalowała, się nie da. Więc poszłam do sąsiada sadysty, wytłumaczyłam mu, jaka jest sytuacja. Powiedziałam mu, że chciałabym nagrać coś, bo ja też się tym zajmuję, chciałabym coś nagrać i czy 15 minut wolnego muszę sobie zrobić. Mam nadzieję, że sąsiad sadysta raz, że mnie nie ogląda, a dwa, że po prostu 15 minut da nam spokoju, że ja w końcu po prostu bez ataku szału będę mogła coś nagrać, bo ja co zaczynam nagrywać, to on albo puk, 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 ale po prostu taniec piętami. Także tyle z owym wstępu. Zapraszam Was dzisiaj na tag All About Eyes, czyli wszystko o oczach. Widziałam go kilka dni temu na kanale Panny Joanny Makeup. Link do kanału Asi oraz do tego filmiku, jeżeli będziecie zainteresowani, znajdziecie go w opisie na dole. Tak, jest bardzo fajny. Ja go w ogóle nie kojarzyłam. Myślałam, że to może jakiś nowy tak, a się okazało, że ten tak ma chyba ze 2 lata. Nie wiem, dlaczego go przespałam, dlatego że bardzo mi się podoba. Wiele ciekawych informacji i możecie się dowiedzieć oczywiście o wszystkie pytania są związane z okolicą oczu. Pytań jest 10. No i co, zaczynamy. Pytanie pierwsze. Ulubiony krem, serum pod oczy. Tak jak wiecie, chociaż może niektórzy z Was nie wiedzą, więc powiem. Moja skóra wokół oczu jest bardzo sucha. Ja nie mam problemu ze zmarszczkami, jeszcze zdecydowanie to nie ten wiek na zmarszczki. W każdym razie mam bardzo suchą skórę wokół oczu, dosyć spore sińce pod oczami, więc na co dzień stosuję mocny korektor, mocno kryjący, taki zastygający, o czym będę mówiła za chwilę. Dlatego też porządny krem pod oczy to jest dla mnie taki kosmetyk, bez którego ja się nie mogę obejść. Pół biedy, jakbym jeszcze nie nałożyła kremu na twarz, nic takiego by się strasznego w ciągu dnia nie stało. Myślę, jakoś skóra by nie była wysuszona czy ściągnięta. Makijaż jako tako by pewnie wyglądał, jeżeli chodzi o krem pod oczy. Jest to absolutnie mój kosmetyk numer jeden w takiej codziennej pielęgnacji. Stosuję go zarówno rano, jak i wieczorem. Ten krem, który teraz używam, jest to Dermedic Hydrine Hyaluro. Krem pod oczy do skóry suchej, bardzo suchej i odwodnionej. Tak on wygląda. Jest to krem, który dostałam od koleżanki na urodziny. Pozdrawiam Cię, kochane, bardzo serdecznie. Super prezent, bo ja uwielbiam dostawać kosmetyki, a jeżeli to są kosmetyki pielęgnacyjne, to ja w ogóle jestem kupiona. Ten krem super spisuje właśnie w takiej porannej pielęgnacji, gdzie właśnie szybko nakładam krem, później chcę zrobić makijaż. Także do tego się spisuje super. Jeżeli chodzi o nawilżenie bardzo suchej skóry właśnie pod oczami czy wokół oczu, wieczorem to trochę tutaj nie domaga, więc ja dlatego wiecie, że on jest taki cieniutki, po prostu nakładam go raz pod makijażu, a drugi raz jeszcze bezpośrednio przed snem. On ma bardzo taką delikatną, leciutką formułę, pewnie też dlatego, ale składniki ma naprawdę super, dlatego że zawiera zarówno łagodzącą wodę termalną, jak i taki nawilżający, utrzymujący właściwie bardziej nawilżenie, kwas hialuronowy. Więc jeżeli macie suchą skórę wokół oczu, to go mogę polecić, że jeżeli macie problem już ze zmarszczkami, chciałbyście czegoś takiego mocno odżywczego, to uważam, że ten będzie za słaby. W każdym razie bardzo mi się podoba właśnie forma aplikowania go stópki, że to jest higieniczne, ważne, leciutkie, ja na to podróżuję, więc dla mnie to jest fajny produkt. Znajdziecie go w aptece, myślę, że za około 30 zł, nie wiem, prezent, więc strzelam, ale myślę, że około 30 zł, a ogólnie marka Dermedic jest całkiem fajna, ja te produkty bardzo lubię. Pytanie numer 2. Ulubiony korektor pod oczy. Ulubionym moim korektorem zarówno pod oczy, jak i na twarz jest oczywiście MAC Pro Longwear Concealer. Mój jest w takim praktycznie całorocznym, mogę powiedzieć, odcieniu NW15. Beżowy z delikatnym różem, który po prostu sińca pod oczami niweluje wspaniale. Natomiast teraz używam stosuję inny korektor, który również bardzo lubię, to jest jakby moje zdecydowanie miejsce drugie w moim rankingu korektorowym. I jest to korektor The Collection Luster Perfection. Korektor z MAC i korektor z Collection jakby są po dwóch przeciwstawnych stronach. Jeżeli chodzi o cenę, dlatego że korektor z MAC kosztuje 77 zł, ten kosztuje w przeliczeniu właśnie z funtów na złotówki maksymalnie 25-30 zł, ale też jest dużo mniej wydajny, więc tak naprawdę cena tutaj nie gra roli, bo te kosmetyki, ten kosmetyk zużywa się w takim szybkim tempie, że jedno opakowanie właśnie korektora z MAC zużywam w ciągu roku, a tutaj 3 miesiące, tak naprawdę produkt jest, bym powiedziała,
w miarę pusty, na wiele aplikacji już go nie ma, ale obydwa korektory mają wspólny mianownik, bardzo ładnie kryją cienie pod oczami, nie są ciężkie, są zastygające i utrzymują się przez cały dzień, także dla mnie jest to rewelacja. Ja tutaj mam odcień jeden Fair, ale tak naprawdę w swoim posiadaniu mam wszystkie odcienie, jakie są dostępne, bo ten korektor po prostu jest fenomenalny, naprawdę. Pytanie trzecie, ulubiony produkt do brwi, tutaj nikogo nie zadziwię. Moim ulubionym produktem do brwi już od kilku miesięcy jest cień do powiek, stosowany jako cień do brwi. Jest to cień w kremie Maybelline Color Tattoo 24, odcień 40 Permanent Taupe. Teraz trochę gorzej mi się z nim pracuje, dlatego że widzicie, już jest resztka, dosyć mocno już niestety zasyp w opakowaniu, więc nie pracuje się z nim tak łatwo, nie jest taki jedwabisty w aplikacji i też po prostu kolor robi się ciemniejszy po aplikacji, ale mam drugie opakowanie, dopóki to będzie mi służyć, to na pewno będę z niego korzystać i nakładam go pędzelkiem z takim skośną końcówką, skośnie ściętym włosem i jest to 317 z marki Zoeva, także to jest mój duet idealny, na pewno w najbliższym czasie nic tego nie zmieni, dlatego że z efektów jestem bardzo zadowolona. Pytanie czwarte, ulubiona baza pod krem, przepraszam, nie pod krem, tylko pod cienie. Ja bazy pod cienie nie stosuję, mam tłuste powieki, więc dla mnie produkt, który zabezpiecza cienie przed tym, żeby się ruszały, rozmazywały czy wchodziły w załamanie, jest konieczne, ale ja do tego celu stosuję właśnie ten sam korektor, który nakładam pod oczy czy na twarz, dlatego że on właśnie zastyga i cienie się nie ruszają i wytrzymują na powiekach cały dzień. Ulubiona paletka cieni i musisz wybrać tylko jedną. Ja nie mam zmartwienia, dlatego że ja tak naprawdę paletek cieni takich gotowych nie kupuję, dlatego że ja chcę kupić, jeżeli by się pojawiła taka paletka, która by miała wszystkie cienie, które mnie interesowały, albo chociaż 80% cieni z tej paletki by mnie interesowało, to bym ją kupiła. Bardzo ciekawe propozycje ma teraz Estée Lauder w kolekcji na jesień-zimę, natomiast te paletki kosztują ponad 200 zł, więc jakoś tak aż bardzo nie szaleje, ale jedna z nich jest bardzo ładna. Jeżeli jesteście zainteresowani, podlinkuję Wam ją na dole, jeżeli szukacie czegoś takiego małego, kompaktowego, tam jest bodajże chyba 5 cieni? 4 cieni, bo 5 cieni naprawdę są super. W każdym razie ja stawiam zawsze na paletki Inglota. Ja tutaj sobie robię często roszadę tych cieni, dlatego że kiedyś Wam na pewno tą paletę pokazywałam jakiś czas temu, tutaj były różne inne kolory. To jest taka moja paleta dzienna. Tutaj tak naprawdę 8 z tych cieni jest marki Inglot, a te dwa są makowe. Jeżeli będziecie zainteresowani, to wpiszę Wam wszystkie na dole, jeżeli któryś z tych cieni Wam się spodoba. Tak naprawdę jest tutaj wszystko, czego potrzebuję, czy to do takiego makijażu delikatnego, czy takiego delikatnie mocniejszego, bo mam tutaj i ciemną szarość, i takie piękne grana, które jak widzicie mocno jest używane ostatnio. Także to dla mnie to jest najlepsza paleta i lepszej palety nie mogłam sobie wymarzyć. Jedyna z tych takich gotowych palet, która mnie interesuje, to jest Urban Decay Naked Basics. Dlatego, że to jest taka paleta matowych cieni i to jest taka paletka, którą na pewno bym wykorzystała. Jeżeli chodzi o takie gotowe paletki, na przykład Naked, 1, 2 czy 3, ja bym na zakup tej paletki się nie zdecydowała, dlatego że tam połowa cieni w ogóle mnie by nie interesowała, a płacenie 150 czy 200 zł za to, żeby było używać kilka cieni, to moim zdaniem się nie sprawdza. Choć wiem, że wiele osób ma te palety i bardzo jest nimi oczarowana, więc na pewno coś w sobie mają. Pytanie numer 6. Ulubiony płyn do zmywania makijażu oczu. Dla mnie absolutnie najlepszym produktem do zmywania makijażu oczu, najdelikatniejszym do moich bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo wrażliwych oczu. Dodam może jeszcze bardzo, jakby ktoś nie usłyszał. Jest oczywiście Bioderma Sensivia, ten najbardziej znany płyn micelarny, którego butelek zużyłam może nie setki, ale dziesiątki to już na pewno. Teraz mam jego tańszy odpowiednik, jest to Garnier, płyn micelarny 3 w 1, również do skóry wrażliwej. On nie zmywa tak dobrze makijażu jak Bioderma, ale nie podrażnia moich oczu, więc jeżeli chcę mieć po prostu coś tańszego, a równie wydajnego, dlatego że Bioderma zmywa szybciej, nalewa mi na łacik mniej, czy tam mniej po prostu szybciej mi właśnie ten demakijaż schodzi, ale tutaj jest większa pojemność, dlatego że tutaj mamy 400 mililitrów, Biodermy jest 250, więc tak naprawdę wychodzi to porównywalnie. Biodermy kupuję zawsze na Allegro za około 25 zł za taką butelkę, natomiast tę butelkę kupiłam sobie w Biedronce za 14 zł, a w Rossmanie, nie wiem czy to jest jakaś pomyłka, ale w dwóch Rossmanach widziałam wczoraj cenę 10,89, a jestem pewna, że ta Bioderma w Rossmanie również kosztowała 14 zł, a teraz kosztuje 10,89. Nie wiem dlaczego tak jest, a jeżeli tak jest, to się cieszę, bo jest to naprawdę dobry płyn micelarny. Mnie nie podrażnia, nie jest może tak super łagodny jak Bioderma, ale nie podrażnia, więc na razie go stosuję, jestem bardzo zadowolona. No i do Biodermy oczywiście będę wracać, ale ten płyn naprawdę jest rewelacyjną, tańszą alternatywą. Szczególnie jeżeli nie macie wrażliwych oczu, to nie ma sensu kupowania płynu, który jest dużo droższy, tylko można kupić sobie coś tańszego, co sprawdza się praktycznie równie dobrze.
mamy tusz do rzęs, pytanie numer 7. Ja mam dwa ulubione tusze. Kiedyś mi się wydawało, że ja takiego ulubionego tuszu nie znajdę, a w zeszłym roku znalazłam moje dwa ulubione tusze, także jestem bardzo zadowolona. Ten droższy jest to Colistar Mascara Infinito. Ja lubię takie tusze, które mocno wydłużają, rozdzielają, niekoniecznie pogrubiają, bo mi takich pogrubionych, posklejanych rzęsach nigdy nie zależy, to raczej nie jest efekt, do którego dążę. Więc najlepiej w moje potrzeby właśnie wpisuje się ten tusz Colistar Mascara Infinito. On ma silikonową szczoteczkę na górze, te włoski są bardzo krótkie, na dole są nieco dłuższe, więc i można sobie nim rozdzielić rzęsy i je wydłużyć, także mamy, to jest rewelacja. Jedyny minus to cena. Kosztuje, kiedyś kosztował w Douglasie 79, teraz kosztuje 99 zł, ale raz na 3-4 miesiące jest w promocji za 69 i wtedy naprawdę warto go kupić, bo starcza na nieporównywalnie dłuższy czas niż maskary drogeryjne. Mi taka maskara drogeryjna standardowa starcza 2,5 miesiąca, 3 miesiące max, ta starcza mi na o wiele, wiele dłuższy czas. A maskara drogeryjna, która kosztuje 9 zł, naprawdę też jest rewelacyjna. Nie skleja, właśnie rozdziela rzęsy, wydłuża je, nie daje takiego spektakularnego efektu jak Colistar, natomiast ja jestem z niej również bardzo, bardzo zadowolona. U mnie się nie osypuje, się sprawdza, więc za 9 zł naprawdę nie mogłam sobie niczego więcej wymarzyć. Również silikonowa szczoteczka, jak widzicie, tutaj jest wyprofilowana, brzuszkiem, brzuszek ma do góry, ale naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Po 2 miesiącach zasycha, ale za 9 zł uważam, że nie ma co narzekać, szczególnie, że się nie osypuje, nie rozmazuje w ciągu dnia, żadne kulki nam na policzki nie spadają, nie rujnuje nam tą ani makijażu, ani wizerunku, więc ja te dwie maskary naprawdę bardzo, bardzo lubię. Pytanie 8. Ulubiony eyeliner, żelowy, kredka czy w pisaku? Ja tak naprawdę lubię różne typy eyelinerów czy kredek, ale z eyelinerów najbardziej lubię te z aplikatorem, gdzie nie trzeba dodatkowo używać pędzelka. Oczywiście, jeżeli stawiam na taki bardzo precyzyjny makijaż, to lubię używać żelowego eyelinera i takiego bardzo cieniutkiego pędzelka. Jeżeli robię takie wyciągnięte kocie oko, to sprawdza się super. Ale na co dzień nie chce mi się takie rzeczy bawić, więc sięgam po eyelinery marki Sephora. Dla mnie najlepsze, absolutnie najlepsze, a miałam dosyć dużo kiedyś tych eyelinerów, bo kiedyś taką wyciągniętą kreskę nosiłam na co dzień. Natomiast te eyelinery marki Sephora naprawdę są fenomenalne. Kolorów jest ogrom. To jest akurat złoty, dokładny odcień to 0,5 Metallic Gold, ale miałam i brązowy, i czarny, i granatowy, i fioletowy, wszystkie spisują się super, nie rozmazują się, bardzo dobrze się utrzymują, więc naprawdę niczego więcej do szczęścia mi od eyelinera nie potrzeba. A jeżeli chodzi o kredki, to mam trzy swoje ulubione kredki. Pierwsza z nich to oczywiście Master Kajal z Maybelline, ona, jak widzicie, za każdym razem, kiedy Wam ją pokazuję, ona jest już coraz mniejsza. Mocny, piękny, czarny odcień, pięknie się rozciera, wystarczy tylko oprzeć ją na linii rzęs, zrobić delikatną kreskę, rozetrzeć pędzelkiem i tak naprawdę super makijaż, jest już gotowy. Druga kredka to również jest to złoto z Sephory, jest to kredka Jumbo Liner, pokazywałam Wam ją jakiś czas temu w ulubieńcach, również piękny złoty odcień. I ostatnia z nich też taka ciemno-złoto-brązowa, widać, że ja się w złocie lubuję, bo nie zawsze mam ochotę na czarną kredkę czy jakąś brązową, która mocno jakby akcentuje linię rzęs, a czasami mam ochotę tylko na takie właśnie delikatniejszy, bardziej delikatny efekt. I ta brązowa to jest MAC, moja ulubiona kredka z MAC-a, seria Prolongwear, czyli taka długo trzymająca się w odcieniu Powerline. Zresztą ten grzybek, mały konusek, o czymś musi świadczyć, o tym, że po tą kredkę bardzo, bardzo często sięgam. I tak, i to są tak naprawdę moje wybory. Jest jeszcze jedna kredka, którą bardzo, bardzo lubię, ale teraz jej bardzo często używam i podejrzewam, że raczej trafię do ulubieńców, dlatego nie będę Wam tej informacji zdradzać. Ale jestem straszna, wiem. Dziewiąte pytanie, ulubiony pojedynczy cień. Oczywiście, w ogóle teraz pozwólcie mi chwilę potriumfować i się cieszyć, ale wiecie, że moim absolutnie ulubionym cieniem od kilku miesięcy jest cień Maybelline Colorama w odcieniu 302. Jest to cień, jak widzicie, wielkie madenko, bo używam go tak naprawdę codziennie, jeżeli mam jakiś jasny cień na oku, to zawsze jest to ten sam cień. No i te cienie są wycofywane. Nie wiem, dlaczego marka Maybelline je wycofuje, ale bo uważam, że to są jedne właśnie z lepszych cieni, no ale okej. W każdym razie ja ten cień używam niesamowicie często, praktycznie używam go codziennie, no i niestety już się kończy. I moja koleżanka wiedziała, że ja z nim szaleję, nigdzie go nie może dostać i była gdzieś tam na jakiejś wycieczce delegacji, no wycieczce nie, bo wycieczka teraz jest ze szkołą,
kojarzy. W każdym razie była w jakimś innym mieście i mi kupiła. I mam nowy egzemplarz tego samego pięknego cienia, także powiem Wam, że moje szczęście nie zna granic, bo to znaczy, że kolejne pół roku będę mogła się tym moim ulubionym cieniem cieszyć. Te cienie są wycofywane, są tylko w niektórych Rossmanach czy Superfarm, bardzo ciężko je dostać, a ten odcień dostać to w ogóle jest trochę science fiction, także jestem po prostu przeszczęśliwa. Jeżeli miałam Wam pokazać jakiś mój drugi ulubiony cień, ale już z tych ciemniejszych, bez wątpienia jest to matowy cień z Sephory w odcieniu Cashmere Code numer 50. Jest to taki piękny, szary brązik, ale bardziej właśnie szary niż brązowy. Jeżeli właśnie robię takie kocie oko, lubię delikatnie, żeby ten efekt nie był taki mocny, rozetrzeć właśnie tym cieniem kreskę. Albo jeżeli właśnie robię komuś makijaż ślubny, to często też używam do podkreślenia, czy to załamania, czy właśnie wyciągnięcia oka i stosuję go właśnie w zewnętrzne kąciki, rozcieram i efekt jest super. I w ogóle ten cień jest bardzo wydajny, bo tak wygląda, jakbym ja tutaj Wam trochę, wiecie, opowiadała bajki. Natomiast no widzicie, że on praktycznie nie jest tknięty, a ja z niego bardzo często korzystam. Mam całą paletkę właśnie seforową z trzema cieniami, ale tego szarego używam zdecydowanie najczęściej. Już pytanie ostatnie, pytanie dziesiąte. Ulubione okulary przeciwsłoneczne. Te okulary już Wam pokazywałam, mam tylko jedne okulary. Przeciwsłoneczne są to Ray-Bany, pokazywałam Wam już je w poprzednim filmie o luksusowych dodatkach. Są to okulary, które ja po prostu uwielbiam, dlatego że dosyć dobrze, jak już Wam to już mówiłam, pasują i do mojej twarzy, i do mojego biednego, złamanego nosa. Ja uważam, że ja w każdych okularach wyglądam fatalnie. Niektórzy tak mają, że w każdych wyglądają po prostu dramatycznie, a niektórzy mają tak, że w każdych wyglądają super. Ja niestety jestem w tej pierwszej części, w tej pierwszej grupie i cieszę się, że znalazłam takie okulary, w których nie wyglądam jak ostatni debil. Myślałam, że to nie jest możliwe, ale jednak się udało i to jest prezent od mojej siostry. Okulary uwielbiam. Mają też dosyć ciemne szkła, więc dobrze chronią wzrok właśnie przed promieniami słonecznymi, co jest w okularach zdecydowanie najważniejsze, bo raz, że chcemy w nich dobrze wyglądać, to jest naturalna sprawa, ale dwa, no one są od tego, żeby po prostu, żebyś wygodnie się je nosiło i żebyśmy je nosili zawsze właśnie kiedy przebywamy na słońcu. No i tak, to było moje 10 odpowiedzi na 10 zadanych pytań. Mam nadzieję, że te kilkanaście minut ze mną upłynęły Wam w przyjemny sposób, że nie żałujecie teraz, że te właśnie kilkanaście minut poświęciliście na to, a ja na przykład na zrobienie czegoś innego, mam nadzieję. A jak tak jest, to nie mówcie, bo będzie mi przykro i po co tak ma być. Tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej tagów, dajcie kciuka w do góry. Dajcie mi też znać, jakich Wy odpowiedzi byście udzieliły na te zadania pytania, bo chociaż jeżeli Wam się nie chce, bo nie macie czasu, to chociaż napiszcie te, które, na które macie ochotę. Jeżeli nagrywacie filmik, oczywiście zachęcam do nagrania odpowiedzi. I co? Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Idę podziękować sąsiadowi, że jednak się zlitował i nie był taki upierdliwy, jak jest od kilku dni. Także trzymajcie kciuki za poprawienie moich relacji sąsiedzkich. Za oglądanie Wam bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się za kilka dni w nowym filmiku. Pa, pa!